No mówię, pierdolę to i nawet nie wziąłem laptopa, tylko przyjechałem tutaj. Dzisiaj też śpię chyba u siebie w domu, bo chciałem też właśnie z wami zrobić live'a. Dużo jest roboty, no ale za jakiś czas pewnie będzie więcej ludzi i już ja nie będę musiał tyle tam trzaskać rzeczy. I będzie zajebiście wtedy. Wierzę, że doczekam takiego dnia. Aneta, Weronika, dziękuję bardzo. Was też dobrze widzieć. Czemu Nikita była na urodzinach? Ja Wojtkowi mówiłem, żeby pewnych osób nie było. Natomiast on dostał informację, że ich nie będzie. A przyjechali o trzeciej. Ja akurat byłem na tym. Poszedłem sobie na stację coś zjeść, bo Wojtek nie zadbał, żeby były rzeczy bez mięsa. Poszedłem sobie, czy co ja wpierdolę na stację? Chyba zapiekankę. Na hulajnodze w ogóle pojechałem. I jak wracałem, patrzę, kurwa, a tu przy bramie Truman. Ja mówię, kurwa, ja pierdolę, nie? Spojrzałem wrogo. Ja nie wiem, czy on chyba też już był w środku, ale po prostu wychodził. I później zobaczyłem właśnie tą Nikolę i mówię, no to ładnie Wojtek, żeś rozegrał. Wojtek jest jaki jest, nie? Trudno, to były jego urodziny, nie mogę się wpierdalać w listę gości. Ale wiedziałem dokładnie, że tak będzie, nie? Że później będzie fleksowanie jakieś. Oni chyba trzy filmy wrzucili z tego, że byli na tych urodzinach. Bo ja wróciłem, sprawę załatwiłem szybko. Nie, nie będę mówił jak, ale sprawa została załatwiona szybko. Power. No tak, jestem już, szanowny panie. Może się źle skończyć, nawet jak nagrywacie super odcinek na YouTube'a. Parę dni temu na kanale Faustyny pojawił się odcinek o zawrotnym tytule Wydałam 10 tysięcy złotych na ten prezent. W Mister Beastowym odcinku chodziło o to, że ile rzeczy uczestnicy zmieszczą w koszyku, to tyle rzeczy ona im kupi. I oglądając to, tak przechodziły mnie kuźwa ciary z zażenowania. Te sztuczne nadwyrazowe reakcje jeszcze kuwa w miejscu publicznym. Okej, okay, nie mój target. Oni celują w dzieciaki, ale to nawet one zjechały ich w komentarzach. Dokładnie to po fragmencie, jak Paula wbiegła do iDreama i zaczęła się drzeć na pracownika, żeby dał jej najdroższego i najlepszego iPhone'a, bo ma tylko 60 sekund. Nie, największy, 1 tera. Jaki kolor? Dalej, nieważne. Głęboka purpura. A mogę inny kolor, proszę. A Fagata siedzi u was na chacie? Fagata też mnie wkurwiła. Matko Boska, no, tragedia kurwa, jeszcze po Faustynie było widać, że wcale się nie cieszy, że musi tyle wydać. Nigdy w życiu nie wydałam tylu pieniędzy. Możliwe, że jednorazowo ja też. Podobnie było, jak ten Dominik wziął sobie kosmetyki za prawie 3000 zł. Przepraszam. Jak już bawicie się w Mister Beasta, to nie miejcie takiego bólu dupy, jak rzeczywiście już trzeba wydać te pieniądze. Czy Pola i Dominik nie mieli w tym wyczucia? Ja w sumie tak nie czaję, o co tutaj chodzi w tej dramie, no bo tak. Odcinek polega na tym, że znaczy ja nie oglądałem tych odcinków, ale rozumiem, że chodzi o to, że jak dotkniesz, że kupuje wszystko, czego tam dotkniesz, albo że co włożysz do koszyka, tak? No to przecież na tym polega ten odcinek, że wkładasz takie rzeczy, które chcesz, jak najdroższe. To ja nie wiem, dlaczego ludzie są wkurwieni na tą Polę, że zrobiła dokładnie taki odcinek zachowała się dokładnie tak, jak powinna, nie? Czyli wpada i kupuje. Dotyka jak najszybciej, łup, 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 łup i mam, nie? I ludzie się spieli. 5 złotych. Dziwne. Na przykład kiedyś było, czekajcie, takie Media Markt chyba. Minuta na zakupy, że było, że 60 sekund i ludzie tak biegali. O, bierz co chcesz, darmowe zakupy zwycięzcy w Media Markt. To chyba w ogóle stąd się wziął ten content, nie? 10 lat temu. Za chwileczkę będziemy świadkami nowej dyscypliny, mianowicie biegu w 150 sekund po darmowe zakupy. I zobaczymy, ile uda się zgromadzić finaliście konkursu Bierz co chcesz ze wszystkich Harry Potter, kocham sprzętów, cię. które mamy zgromadzone tutaj w MediaMarkt. Podobna akcja miała już miejsce w Hiszpanii, miała również miejsce w Niemczech i tam finalistom udało się zdobyć. Zobaczcie, Pola to wzięła jednego iPhone'a, ten typ 20 iPadów. Sprzęt, stać się posiadaczami sprzętu o wartości ponad 28 tysięcy euro. Mamy nadzieję, że tutaj uda nam się pobić ten rekord. A kiedyś content był na YouTubie, niemożliwe.
5, 4, 3, 2, 1. Wiesz co to jest? Patrz się, pływak zapierdala. Nie znam tego. Ale najlepsze jest to, że on wcześniej chyba mógł sobie to rozłożyć i przygotować. Że już ma pudełka na pudełkach na układane. O, widzicie? Jeszcze stos. Jeszcze oszukał. No nic. I na maksa wykorzystali portfel Faustyny. Prawdopodobnie tak, ale na tym polegał ten odcinek, więc nie kumam wylewu komentarzy, że jak to takie drogie rzeczy wykorzystali biedną Fausti. Ale plus jeden dla zażenowanych ludzi, jak chodzi o ich sztuczne reakcje i darcie mordy w galerii. Nie, to ja wolę... Czarny! Trochę rozsądku, pani Pola i Dominik. Nawet mój kot jest z wami zażenowany. Teraz mam dosyć zabawną przestrogę dla beztwarzowych youtuberów. Dream w zeszłym roku zrobił ten wielki face reveal. Odcinek błyskawicznie zebrał... To jest jego prawdziwa twarz? Czy to jest jakiś wygenerowana? Kilkadziesiąt milionów wyświetleń, premierę oglądało ponad 1,5 miliona osób na żywo i sekundę po pokazaniu jego twarzy cały internet został zalany memami. Ludzie szydzili z Dreama i co jest smutne, to wprost zaczęli go nazywać brzydkim, mimo tego, że wygląda jak zwykły ziomek. Nie jest brzydki, ale jednocześnie nie jest żadnym Adonisem. Dream argumentował pokazanie swojej twarzy tym, że dużo osób stalkowało go oraz jego rodzinę. Chciał też zacząć robić jakiś content IRL, ale jednocześnie od tamtego czasu nic znaczącego nie zrobił, oprócz wystąpienia w jednym odcinku MrBeasta, gdzie w sumie to nic ciekawego nie wniósł swoją osobą. Jego kanał po pokazaniu twarzy stracił sporą część fanbase'u, bo tak jak każdy film robił po 30 do 60 milionów wyświetleń. Wyniki spadły do maksymalnie 6 milionów i to wciąż są gigantyczne liczby, ale regres kanału Dreama przejrzyście... Nie czaję tego. Gość pokazał twarz i przez to mu kanał podupadł? To chyba taka historia była podobna z Unboxalem. Mamy pokazane w statystykach. Jak 10-letni fanbase nie był w stanie zrozumieć, że chłop, który gra w Minecrafta całymi dniami, nie będzie modelem z fanowskich obrazków. Ale przecież ten chłopak był ładny. No kurwa, to jest, że brzydki chłopak to jest? No według mnie to jest... Zęby ładne. Twarz symetryczna chyba. Dziwne. Mi to na jakiegoś trolla, bo to jest po prostu trochę głupie i bez sensu. A na koniec, co jest trochę smutne, to dał znać, że dziękuję wszystkim, którzy go wspierali. A wam, kochani, dziękuję. Mimo tego, że jest brzydki. Jak teraz znowu ma maskę, to będzie pracować nad swoją twarzą. Wygląda mi to na taką desperacko-ironiczną próbę powrotu do swojej starej, beztwarzowej postaci. Także niby nie ruszałem go te komentarze i tak nad wyraz pokazuje, że go ruszyły. Według mnie, jak zobaczył, że spadły cyferki, to chce odzyskać ten 10-letni szlak. Lin Winter, dzięki za wspieranie 25 miesięcy. To w chuj czasu jest. To są 2 lata. To już 2 lata mam wspierających. Niesamowite. Buziaczka ci aż dam. Lepo zapatrzony fanbase, który się obraził, że nie jest taki ładny, jak sobie go wyobrażali. No i jak się przyłoży do kontentu i nie będzie wstawiał filmów raz na 3 miesiące, to rzeczywiście może tego dokonać, ale według mnie to pokazanie twarzy to był jeden z jego najgorszych ruchów w całej karierze. Dosłownie na tym oparł swoją całą markę, swój sklep i zniszczył całą tą... Dobra, to sobie weźmiemy na końcu, bo zobaczymy odpowiedź Nitro, teraz sobie zobaczymy to. Ja to w ogóle nawet, ja tak jestem zajebany robotą, że ja nawet nie wiedziałem, że była konferencja tej federacji Lexi. Realni włodarze zostali przedstawieni Lexi Chaplin oraz Sławomir Peszko. Jednakże w KRS-ie firmy widnieje Lexi jako członkini zarządu. Zefik, witamy wśród wilków, au! Oraz Julita Jolanta Górska, która jest żoną Sławomira Bielskiego, czyli jeden z osób współtworzących całą federację Highly. Podobieństw między tymi dwoma federacjami jest masa. Przykładowo do ich grafik jest używana dosłownie ta sama czcionka. Pierwszą konferencję prasową poprowadził pan Pawłowski. Nie byłem na spływach kajakowych, ale chętnie bym zabrał goatsów na spływ kajakowy. Ja w ogóle chcę chłopaków zabrać na survival w lesie, bo jestem mega ciekawy, jak Wojtek ze Złotej 44 na przykład w lesie by musiał spać. Ale to tak, żeby... Nie no, 2 noce to oni się nie zgodzą, ale przynajmniej 1 noc i tak, żeby dopiero tak o 16 wrócić.
żebyśmy musieli sobie jedzenie zrobić i tak dalej. Fajne by było. A bukmacherem i pierwszym sponsorem Clouda została Fortuna. Ostatnio Cloud MMA zorganizowało tam całą konferencję prasową i to nie była typowa konfa przed galą, gdzie każdy się wyzywa, rzuca krzesłami i sprzedaje sobie liście, tylko były tam stricte informacje dla mediów. I bardzo dziwna była ta prasówka, bo oprócz wyczuwalnej niezręczności, to na wszystkie pytania, na które powinna odpowiadać pani włodarz, do odpowiedzi wyrywał się ich rzecznik prasowy. A czy to w ogóle ma sens, co oni mówią, czy nie za bardzo? Myślę, że rozmawiamy i na tym, i dlatego, że żeby te rozmowy fajnie przebiegły, to na tym musimy zakończyć. Żeby Lexi czegoś przypadkiem głupiego nie pierdolił. I w sumie to ciężko się dziwić, jak pewnie na te wszystkie materiały z Cloud MMA z herbatką sobie ogląda jakieś biuro ABW. Pan rzecznik na 80% pytań odpowiadał wymijająco, lając wodę bez żadnych konkretów. Chłop nawet nie powiedział, czy będzie oktagon. Myślę, że poczekam. To jest najbardziej bezużyteczną postacią w Ghost pod względem viewsów? Co to znaczy pod względem viewsów? Że najmniej osób chce te osoby oglądać, czy co? Strażakom do dupę w kryminale. I za to, że jest strażakiem, jest w dupę. Lexi stwierdziła, że nie jest słupem, bo jest w... Szymon, witamy wśród wilków, au! Pisana w KRS. Tak trochę właśnie na tym polega bycie słupem. Nie jestem słupem, ja jestem współwłaścicielką tej federacji, jestem normalnie w KRS-ie zapisana i osoby, które były objęte sankcjami, nie mają tutaj kompletnie nic z nami wspólnego. Ale Cloud chciał też w pewnej sferze podjąć ze mną współpracę i właśnie kontaktowała się ze mną Lexi, więc jestem w stanie uwierzyć, że jest tam tą właśnie... Wiesz, że szpagata przykleiła się do was bardziej przez to, że Lexi ma Cloud i ją olewa, a ja nie wiem, czy Lexi ją olewa, wiesz? Nie mam pojęcia, czy tak jest. Natomiast czemu Fagata chce się kolegować na przykład ze mną? Pewnie dlatego, że jestem fajny. Cicielką w 40%, ale po jej wypowiedziach publicznych mam wrażenie, że wyuczyła się kilku zdań, które w kółko i w kółko powtarza. Nie jestem słupem, nie jestem przysłowiem. Ale cóż, nie dla psa kiełbasa. Ja bym słupem. Nie ma żadnych powiązań. Jesteśmy tworem zupełnie niezależnym od organizacji High League. W tym momencie mąż jest zaangażowany jeszcze w sprawę swojej poprzedniej spółki. Uważam, co mówię. Ja jestem fanką dymów i patologii. Ciekawe powiązania Lexi z Czeczenami znalazł jeden z widzów w komentarzu pod jednym z wywiadów Kaniowskiego, gdzie Lexi powiedziała o swoim klubie, w którym trenuje. Lexi przecież trenuje w WCA, WCA jest bardzo mocno połączone z nacją czeczeńską. WCA należy do Polaka, więc nie, tam trenują Czeczeni, zawodnicy MMA, Adam na przykład, mój trener, i ja bym nigdy ich nie zamieniła na kogoś innego i cieszę się, że mogę z nimi trenować, bo oni są super trenerami. Właściciel WCA to Polak, ale nie przeszkodziło mu to jakoś zaprosić Chimaeva. Chimaev to czeczeński zawodnik UFC, który prywatnie przyjaźni się z Kadyrowem, czyli tym zwrotnialcem, który nieraz groził Polsce. Trenerzy Lexi niby mówili, że się sprzeciwiają władzy Kadyrowa, a goszczą u siebie w klubie jego ziomala. Pojawił się również wywiad z Julitą, czyli prezesem zarządu Cloud. Między innymi pochwaliła się, że to ona wymyśliła nazwę High League. Nie wiem, na przykład nazwa High League, no to mogę się pochwalić teraz tutaj nieskromnie, że to ja wymyśliłam. Początkowo miała być inna. Tak samo jak Lexi powiedziała, że nie jest słupem. Nie jestem przysłowiowym słupem. Ale chwilę później... W tym momencie mąż jest zaangażowany jeszcze w sprawę swojej poprzedniej spółki, więc z przyczyn takich typowo prawno-organizacyjnych nie może być w tej organizacji. Mąż jest zaangażowany w sprawy poprzedniej spółki i z przyczyn formalno-prawnych nie może być w tej organizacji. Nigdy do niczego się nie przyznawaj, a jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Jak pewnie kojarzycie, bracia Tate zostali zatrzymani pod koniec 2022 roku w Rumunii pod... zarzutem gwałtu, handlu ludźmi oraz tworzenia zorganizowanej grupy przestępczej. Przebywali w areszcie 4 miesiące po tym, jak sąd co miesiąc przedłużał im czas aresztu. A widzieliście, jakie dzisiaj wrzuciłem zdjęcie? Patrzcie. O. Fajne. Rozkurwiają mnie komentarze. Czekajcie, poczytam wam komentarze. Komentarz na przykład taki. Ten chłop już się robi taki obrzydliwy, że masakra. Nie mówiąc już o bronieniu kurwiszonów, to wychodzą z niego coraz bardziej jakieś zboczone zapędy, z którymi się już coraz mniej ukrywa. I jakie tu są zboczone zapędy? To zdjęcie dowodzi tylko tego, że prawdopodobnie się umyłem, a przecież dużo ludzi mi zarzucało, że na pewno jestem brudasem. I zamiast teraz pochwalić, o, widać, że wziął kąpiel...
to mi piszą, że jestem obrzydliwy i że mam zboczone zapędy. Dlaczego? Że bo się umyłem? Nie rozumiem tego, nie? Dziwne. Bardzo. Smutne wręcz. No nic. A następnie zostali przeniesieni na areszt domowy. I za mniej niż 2 tygodnie mija 6 miesięcy, kiedy sąd ich maksymalnie może przetrzymywać w areszcie. Ostatnio Tate napisał: 6-miesięczny limit, aby mnie skazać, się kończy. Mają na mnie 0 dowodów, chyba że je upozorują i mnie w nie wkręcą. Jak skażą mnie bez dowodów, to prawdopodobnie zajmie mi to rok, aby to wszystko odwrócić, a oni zachowają twarz. Myślą, że świat zapomni. Jak myślicie, co oni zrobią? I tutaj dał opcję: wypuszczą mnie, skażą mnie bez dowodów, albo stworzą te dowody. 12 czerwca Andrew wstawił na swojego Twittera informację, że Dyrekcja do spraw badania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu wezwała jego oraz jego brata do swojego biura następnego ranka. Jak się potem okazało, powodem wyzwania było zmienienie przez rumuńską prokuraturę śledztwa z pojedynczych przypadków handlu ludźmi na ciągły handel. Co oznacza, że śledztwo jest teraz... Słuchajcie, otworzył się nowy rozdział uniwersum Ferrariego. Mniej więcej tak wygląda, przygotowując dla was kolejne streszczenia z tego spektrum. Bo chorość już się zbliża, już puka do ludzi. Ale od początku. Ostatnio odbyła się ta wielka impreza urodzinowa Wojtka Goli w siedzibie Gołców, gdzie zostali zaproszeni chyba, kurwa, wszyscy influencerzy w tym kraju i pół Warszawy. Też miałem zaproszenie, ale jak się dowiedziałem, że tam będą asy pokroju Fagaty i inne te influencerskie fałszywe mordy, stwierdziłem, że jednak tam nie chcę być. Ale sama impreza obiektywnie wyglądała zajebiście. Jeszcze lepsza się zrobiła, jak wbił tam Ferrari i jako swoją osobę towarzyszącą wybrał Nikitę. Wrzucił jeszcze te fotę z klubu Gołców, gdzie jest ubrany jak turecki handlarz dywanów i chwali się nie swoim zegarkiem. Jak się okazało, obecność Nikity na imprezie Wojtka Goli załamała Boxdela i Wardęgę. Zobaczyłem zdjęcie przed chwilą na profilu Amadeusza, gdzie znajduje się on z Nikitą w klubie Gołc, czy urodzinach Goli. Nikt z Gołców nie dopilnował tego, by Nikity tutaj nie było. Bardzo źle się z tym czuję, Sylwek też. Tak, dwóch dorosłych chłopów załamało się obecnością byłej Magikala na imprezie urodzinowej i Boxdel musiał nagrać o tym 5-minutowy odcinek. Większość ludzi nawet by nie miało pojęcia o tym, że ona tam była, gdyby o tym nie nagrał odcinka. Filmy Boxdela o Nikicie mają taki trochę vibe siema, nie chcę o niej mówić i tego promować, ale trochę powiem, bo robi to dużo viewsa. Natomiast jak już wcześniej mówił, że nie chce mieć z tym uniwersum nic wspólnego, a potem Nikita nagle pojawia się w chacie Gołców i robi fotkę z ich klubów, na który włożyli jako projekt 700 koła i jest mu zarzucana hipokryzja, to kumam, że gdzieś chciał to naprostować. I wiadomo, były to urodziny Goli, więc teoretycznie Boxdelowi i Wardędze do tego, kto tam jest. Natomiast impreza była w siedzibie ich projektu, na którą miesięcznie wydają po 45 tysięcy złotych, więc to jest jakby ich wspólna miejscówka. Natomiast Gołców tylko Idelty i Druid tak się tym przejęli. Gola nawet wiedział, że ona tam jest i jakoś nie miał z tym problemu. Łatwo jest wyczuć, że oni wręcz za mocno biorą na siebie to wszystko, co dzieje się z tym projektem. Nie wiem, czy Michał miał to na celu, ale tym filmem tylko dolał oliwy do ognia, bo odpalił się Ferrari, który nagrał odpowiedź i żąda przeprosin od Boxdela. Stwierdził, że każdy na imprezie odbierał Nikitę pozytywnie. Robiła sobie tam zdjęcia z ludźmi i puścili nawet jej piosenkę. Wszyscy tam do mnie podchodzili, wszyscy ze mną rozmawiali. Tłumy podchodziły po zdjęcie. Z Wojtkiem Golą normalnie rozmawiałam, przytuliłam się na początku. Stop! Rozumiem, że to są te nowe buty Nikity z jej całej metamorfozy. Nie jestem ekspertem od szpilek, ale tak to kurwa nie... Podejrzewam, że pani w sklepie zapytała Ferrariego, jaki numer buta podać? I Ferrari poda po prostu swój numer. Dlatego kurwa tak wyszło. Pojebane. Powinno wyglądać. Te palce to tak w bucie powinny być schowane, więc za duże buty ci kupili, Nikita. Wracając do tematu. Wojtku, wiesz, że cię bardzo lubię, szanuję, cię uwielbiam. Ze względu na szacunek na ciebie, cóż, nie będę pokazywał materiałów, które tam nagrałem. Mam do ciebie szacunek, Wojtku Gola, i nie będę pokazywać materiałów z imprezy, ale sprzedam ten szacunek za 50 tysięcy lajków i udostępnię ten niecenzurowany film z imprezy. Niesamowite to jest. Do naszego serialu dołączyła jeszcze nowa postać, czyli Wiewiór, który stwierdził na storiesach, że Nikita wcale nie była mile widziana na imprezie. Ponieważ na przykład ja pod
podszedłem do niej, ale powiedziałem jej, że się chujowo zachowała. I on nawet podszedł do niej, aby ją skonfrontować, ale został powstrzymany przez jej Alfonsa. Ona nie zdążyła nawet odpowiedzieć, bo Ferrari się wtrącił się z próg. No ale oczywiście Alfons musi bronić swoich podopiecznych. Na stories wiewióra Nikita odpowiedziała tym TikTokiem i wprost zarzuciła mi, że on podszedł do niej... Dobra, jebać to. Nie wiem, oglądamy Nitro kontra Konopski, czy na razie oglądamy Freeza, bo ten Freeze mnie ciekawi, bo zrobił jakiś nowy format. Ojej, co się stało temu chłopcu? Kontrowersyjny projekt Freeza. Kontrowersyjny? O chuj tu chodzi, zgadnij co masz na czole. Wpisałem Freeze, a mi wyskakują... Co jest grane? Dlaczego nie ten jego najnowszy odcinek? No to pierwszy odcinek programu. Raperka jakaś. Próba miłości. Boxel się bardzo bał. Ja w chuj kibicowałem, żeby zrobił Freeze jak najlepszy content randkowy. Bo to jest tak, że jak chłopaki widzą, że Freeze coś robi, to oni się nagle motywują i ej, robimy. I się biorą do roboty, nie? Ale podobno to nie jest taki content randkowy, tylko taki bardziej family friendly, czyli takie zgadywanki, czy tam osoby są dopasowane w parze. No chuj, ja nie oglądałem jeszcze tego, chętnie zobaczę. Oto pierwszy odcinek programu Próba Miłości, w którym testujemy związki, a naszymi gośćmi są Karol i Vera. Oh yes. Mam do was pytanie. Czy myślicie, że dobrze się znacie? Ja myślę, że dobrze się znamy, ale w tym programie to też zależy od tego, jak inni nas znają. W tym programie Próba Miłości Freeze pójdzie na 3 randki, a jego zadaniem będzie odgadnąć, która z nich była z jego prawdziwą miłością. Ich przeciwnicy, czyli Julita i Pola, muszą udawać Werkę, aby Freeze pomylił się i nie wybrał dobrej randki. Jeśli Freeze odgadnie, którą randkę organizowała Werka, wygrywają romantyczne wakacje. Jeśli nie, Pola i Julita zgarniają główną nagrodę. Moi drodzy, a zanim zobaczycie, co się stało dalej, jak nam poszło, to chciałbym wam powiedzieć, że do sieci sklepów Biedronka właśnie wleciały nasze nowe batony ekipy, które może... O co tu chodzi? Freeze wygra wakacje i zafunduje mu je Freeze. Fajne. To powiedzieć, że są taką odświeżoną wersją Choco Cupu. Także słuchajcie, batony ekipy we wszystkich Biedronkach w Polsce. Zapraszam, sprawdźcie i testujcie, bo mają w sobie prawdziwą kukurydzę i to jest po prostu przepyszne. Do tego odcinka zrobiłam ogromny research i zabrałam Karola do ulubionej restauracji jego i Werki. Zamówiłam nam kalmary, żebyśmy razem się podzielili, no i dodatkowo dla siebie czarny makaron z krewetkami i herbatkę, bo wiem, że Werka bardzo lubi pić herbatkę. Jesteśmy w pierwszej lokalizacji, jesteś na pierwszej randce i to jest pomarańczowa randka. Jest to miejsce, w które często przychodzimy i rzeczywiście jest mnóstwo dobrych rzeczy, które razem z Werą lubimy. Mamy pizzkę z ananasem. Asem mamy te... Ja się gubię trochę. Kukurydzę i szynkę. Bardzo fajna pizka, ja taką najczęściej zamawiam. Carbonary widzę też. I kolę. No i właśnie, z tą kolą to mam lekki problem. Praktycznie nie piję coli. Dlaczego cola? Teraz Karola prosimy o założenie słuchawek, żeby nie słyszał, co jego randka będzie odpowiadać na pytanie. Po pierwsze chciałabym zaznaczyć, że jest to Coca-Cola Zero, bo wiem, że nie piję zwykłej. Mam odpowiedź od twojej pierwszej randki. No, jestem mega ciekaw. Po pierwsze chciała zaznaczyć, że jest to Coca-Cola Zero, żebyś okay. O tym wiedział. Przyznam, że ktoś zrobił naprawdę bardzo dobry research, ale został popełniony tutaj jeden błąd. Jest z nim cola. To jest ten red flag, o którym mogę powiedzieć, bo rzeczywiście nie zamawiam coli, a dodatkowo, no lód. Nie ma szans, ja nie piję napojów z lodem. Czkam je po lodzie i po prostu nie robię tego. I Vera na pewno o tym wie. Czemu piszecie, że nudne? O co wam biega? Dajcie mi obejrzeć. Mogę wziąć na 1,5 w takim razie. Było nie oglądać samemu, to byście się nie nudzili. Chciałbym wiedzieć, co jest po drugiej stronie stołu. Mamy czarny makaron z krewetkami, kalmary. A ostatnią rzeczą na stole, która znajduje się po drugiej stronie, jest herbata, ponieważ twoja randka bardzo lubi sobie wypić z rana herbatkę. Tak, tak, Vera, to prawda, bardzo lubi herbatę. I zastanawiałem się... Ej, to nawet jak było twoje 5 minut, wy mi nie pisaliście na czacie, że nuda. A teraz wypisujecie, że nuda?
No to tym bardziej mnie zaciekawiliście. Ale dam 1,25. Właśnie nad tymi kalmarami. Czemu ich nie ma u mnie? Ale rozumiem, że są tam, więc pewnie się będziemy mogli podzielić. Fajnie. Pojawią się tutaj kolejne zapytania i dotyczą pizzy, ponieważ o ile tak, to są moje ulubione smaki, czyli kurczak, ananas, kukurydza, no to niestety nie w tej restauracji. Tutaj jem zawsze coś z salami albo właśnie margheritę, więc mam sporo wątpliwości, ale chcę poczekać na inne randki i zobaczyć, co one dla mnie przyszykowały. W takim razie kończymy pierwszą randkę i lecimy na drugą. Moim największym błędem była kola z lodem. Myślę, że Karol... Moje ulubione, które powinien Karol rozpoznać. Jesteśmy na drugiej randce, zdejmij opaskę. I to jest twoja żółta randka. Słuchajcie, ciekawe bardzo. Jesteśmy dokładnie w tej samej restauracji, ale są zupełnie, zupełnie inne dania. Totalnie zapomniałam o napoju, więc... A ta trzecia będzie też w tej samej restauracji, czy w innej? W innej chyba, tak? Nie, kurwa, nie wiem. Nie, chyba widzę. Na szybko zamówiłam swoją ulubioną lemoniadę gruszka rozmarem i Karolowi wziąłam. Bardzo dziękuję, żółta randko, za te kalmary pyszne, bo jakby to jest naprawdę coś, co ja tutaj zawsze zamawiam i jest przepyszne. A oprócz kalmarów dobrym wyborem też jest ta pizza, czyli takie to jest salami pikante diabola ogólnie. Ja ją często tutaj jem, więc jak najbardziej to jest kolejny plus. Co jest na jej stole? Co ona sobie wcina? Zamawiam zawsze tutaj to samo i zawsze zamawiam kalmary. Zawsze jem sos jasny, a on zazwyczaj ja ten bardziej pikantno-pomidorowy, tutaj ten. Koniecznie zamawiam tutaj makaron z krewetkami bez parmezanu. I chlebek z aioli po wiedzie na Ibiza. Kolejną rzeczą na jej stole jest chlebek z aioli. I to chyba po jakimś dobra, waszym... tutaj gadają o jedzeniu. Ja mam powiedzieć, że drugi odcinek programu Próba Miłości pojawi się już jutro o 15 na kanale Ekipa i będą gośćmi specjalnymi tam Hania i Świeży. Też dodam, że właśnie wszystkie kolejne odcinki programu Próba Miłości będą na kanale Ekipa. To będzie dedykowane właśnie do tego kanału, więc wejdźcie, zasubskrybujcie, jak jeszcze tego nie robicie i czekajcie na jutrzejszy odcinek. I teraz zmierzamy na trzecią, ostatnią w tym etapie, czerwoną randkę. Ja na czerwoną randkę Karola zabrałam do restauracji, w której kiedyś Wera pracowała. Oni też bardzo często chodzili do tej restauracji na początku swojego związku i tutaj, słuchajcie, Wera ma swoją ulubioną carbonarę, dlatego też to dla siebie zamówiłam. W dodatku dzięki znajomościom mamy tutaj zagwarantowany stolik na uboczu, a jak wiemy, oni cenią sobie bardzo prywatność. No to co, słuchajcie, czerwona randka przede mną, gdzie jesteśmy? Tak myślałem. O kurczę, słuchajcie, ja już... Gwarantowany stolik na uboczu, więc możemy się czuć komfortowo. Dobra, kiedy się coś dzieje? Ostateczną konkluzję o tym poznacie już w studio. Gdzie jedzenie smakowało ci najbardziej? Na której randce to jedzenie najbardziej przypadło ci do gustu? Najlepsze jedzenie dla mnie było na randce żółtej, dlatego że jednak no te kalmarki tam dawno nie byłem na... Weronika, witamy wśród wilków, au! Się na kalmarkach, więc się po prostu cieszyłem, że mogłem ich spróbować i jakbym miał dawać po samym jedzeniu, to właśnie tu mi smakowało najbardziej. Myślę, że możemy przejść do części, gdzie dowiesz się, co czeka Werę, jeżeli wybierzesz zły przycisk, czyli złą randkę. Okej, czyli będzie kara. Dokładnie tak. Proszę o odsunięcie kotar. Hello. Hello. Słonko, chyba nie chcesz być taka w brokacie. Z tego, co wiem, to tak ciężko go się pozbyć później. Z włosów już w ogóle. O nie. Tylko nie brokat. To jest najgorsze, co może spaść ci na głowę. Czy stresujesz się, że Karol może nie wybrać dobrego przycisku? Jak już tutaj stanęłam, to już się trochę zaczęłam... Silwek, ale ono jest w ciąży. Co byś chciał rzucić na głowę? Stresować. Wcześniej się nie stresowałam. A jak duży przypał będzie z tym brokatem? No, myślę, że po tygodniu z moich włosów może się zmyć. O kurde. Mam jeden pewny strzał do wykluczenia od razu. Mowa tutaj o pomarańczowej randce. Niestety tam było naprawdę dużo rzeczy zawalonych. A najbardziej to była ta kola. No słuchajcie, ja nie piję coli praktycznie w ogóle. Tylko woda, ewentualnie soczek właśnie pomarańczowy. A tu była kola, dodatkowo była z lodem. Wiecie, tylko woda albo soczek pomarańczowy. A więc nie piję orężady ekipy. Gdzie no jakby mnie czeka po lodzie. Także to jest, słuchajcie, od razu wykluczone z mojej strony i została nam randka żółta oraz czerwona. Obie były naprawdę dobrze przekminione. Zostało ci 50 na 50 i teraz pora na ostateczną tak decyzję. Jest. I też rozmawiałem z obiema tymi randkami, że tak powiem, i tutaj na przykład został zarzucony temat tego, że ta randka miała... Kurwa, klikaj, człowieku, klikaj, co tam chcesz kliknąć. Mi dała deser do podzielenia się. Wera raczej wie, że jakby... Terem nie było aż takim błędem, jak dodanie lodu do soku, który miałem. Także ja wybieram randkę czerwoną. O nie! No. Oni nie trafili tym brokatem, tak? Nie dość, czy co? Czekajcie, ja się zgubiłem. Twoja odpowiedź nie jest zdecydowana na jedną randkę. Wydaje mi się, że
podzielenie się deserem nie było aż takim błędem, jak dodanie lodu do soku, który miałem. Także ja wybieram randkę czerwoną. O nie! No jak to? Przecież co? Nie byłaś w czerwonej? Nie byłam, ja byłam w żółtej. Nie byłaś w czerwonej? Wybrałeś czerwoną zamiast kalmaru? Co jest? Okazuje się, że niestety twój traf był błędny. Co jest? Ej, ja byłem pewien, że jesteś w czerwonej. Ale czemu dałaś mi ten, lemoniadę gruszkową? No właśnie to spaliłam. Przecież ja w ogóle nie piję, ja nigdy. Ja piję tę lemoniadę. Ale później sobie jeszcze szczaiłam, że w sumie na ten sam makaron chodzę też z Wiką. I z Wiką zawsze się dzielimy tą lemoniadą i mi się pomyliło ale z tobą. Ale miałaś trochę farta z tą... karą, przynajmniej tyle. No właśnie widzę, że na włosy tak akurat się obyło. Ej, co jest? Ale później... Okay. Dobry dzień, naprawdę zrobił jakby absurdalnie dobry reset. Ja byłam w szoku, bo ja widziałam już... W chuj mocny content to jest, kontrowersyjny. To podoba. Przed tobą trzeci segment pomarańczowej randki. Okej. Okay. I jest to, uwaga, dotyk. O! Dzięki Mati za 100 zł, ale nie rozumiem tego donate'a. Myślałeś o dziecku, ale że Freeze ma jakieś pomysły, to już nie chcesz dziecka? Nie kumam analogii. Że boisz się, że wyrośnie na Freeza, czy co? O! Będziecie się dotykać dłońmi, ale tylko przez 3 sekundy. W takim razie zaczynamy. 3, 4. Okej, i 3 sekundki tutaj są. No dobra. I to już koniec. Jak wspominałem wam, batony ekipy są dostępne we wszystkich Biedronkach. I te... To jest kurwa. Dotknął jej ręki i pomyślał o batonach. Wciąż puchną dłonie, ale żeby od razu się palce zamieniały w batony. Nie rozumiem skojarzenia, nie? Nie rozumiem znowu analogii. W takim razie tak randomowo 3, 4. Poszło to. Okej, i 3 sekundki tutaj są. No dobra. I to już koniec. Jak wspominałem wam, batony ekipy są dostępne we wszystkich Biedronkach. I teraz chciałbym przekazać taki mały prezencik dla... Patryk, witamy wśród wilków, au! ...a pomarańczowej randki i zobacz, co ona o tym sądzi. Okej, okay, co o tym myślisz? Bardzo miło, już miałam okazję próbować. Chętnie sobie coś przegryzę, nie powiem, że nie. I ja uważam akurat, że są one ulepszoną wersją Choco Cupu. No to fantastycznie. No dobra, to myślę, że jestem gotowy na kolejną randkę. Zanotuję sobie te wszystkie uwagi i myślę, że się przydadzą. Wydaje mi się, że Karol już się może trochę domyślać, szczególnie z was... Oni są... Ja ich lubię mimo wszystko. Bo oni mają taki swój ciekawy styl. Zajmując na tą pierwszą miejscówkę i na ten nasz widoczek, to był mój zabieg celowy. No i te żelki. To jest coś, co ja zawsze wybieram podczas naszej randki w kinie, więc mam nadzieję, że o tym pamiętam. Jesteśmy na drugiej randce, w drugim etapie. Etapie atrakcji. Zabrałam Karola na masaż stóp. Stwierdziłam, że to będzie bardzo dobry pik, ponieważ Werka cały czas chodzi i mówi, że ma spuchnięte stopy. Połączenie przyjemnego z użytecznym, zrelaksowanie się. No i co, mam nadzieję, że Karol się wkręci i pomyśli, że to właśnie ja jestem Werką. Dzięki Penny Denny. Do której dzisiaj streama? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Musisz zdjąć! Co jest? Musisz zdjąć również skarpetki. Co? Znajdujemy się w spa. Aha. I tutaj będziesz miał robiony masaż. No to fajnie. Taka atrakcja to jest fajna atrakcja, nie? Czy jest coś, co chciałabyś przekazać Karolowi? Chciałabym, żebyś koniecznie przekazała mu, że mój masaż jest bardzo delikatny. Mhm. A co? A, bo on ma jakieś te słuchaweczki. Ponieważ ja mam bardzo spuchnięte stopy i właśnie dlatego wybrałam to miejsce. To jest dosyć ciekawe w sumie, bo na takich masaż samych nóg, no to chyba nigdy nie byliśmy, nie szliśmy. Randka... Na przykład jakby Gołci robili taki masaż stóp, to na bank Boxer by brał stopy do mordy, nie? My idziemy trochę takim... mocniejszy content, nie? Żeby były takie urozmaicenia. Tutaj to jest takie... Takie soft bardzo, nie? Miała się odbyć w innym miejscu. Miał to być fish pedicure, ponieważ Karol przez cały... Jakieś delikatne masaże, smyranie piórkiem po plecach. Tak, więc pamiętajcie, żeby sobie wskoczyć, jak chcecie sobie takie kupić. I proszę, przekaż mojej randce tego oto batona. Powiedz, że batony są super, bardzo je lubię, mega słodkie, a ja... Ja pierdolę, kurwa, znowu o tych batonach. Bardzo duży research i okazało się, że oni często... Nie mogę o nic pytać, ale chcę dać jednego z tych batonów tutaj mojej randce i zobaczyć, co... A to u nas drugi etap teraz będzie, akurat taki w ogrodzie piknik. Ja wczoraj zdjęłam swoje paznokcie. Z tych batonów. Ale tutaj to komary musiały nakurwiać. Porządnie musiały komary nakurwiać, bo mamy tak, jezioro,
Tu jeszcze jest oświetlenie jakieś. Więc te komary do tej lampy przylatywały. Musiały tu ich ostro jebać komary. Tonów tutaj moje randce i zobaczyć, co ona na to. A ja życzę smacznego i zapraszam do Biedronki po nowe batony ekipy. Przegłoś mojej randce, że się bardzo cieszę. Uwielbiam oboje te batony, także super trafione. Dobra. Okej, okay, czyli smakowo. Jest taka zasada Freeze, jeśli chodzi o reklamy. Ja się kieruję czymś takim, less is more. To jest takie łacińskie, nie? Less is more. Bo tutaj troszeczkę chyba przesada z tymi batonami. Że po tej pierwszym reklamie to jeszcze bym się powiedział, a kupię sobie tego batona, nie? Ale jak już w trzeci czy czwarty raz o tym słyszę w przeciągu 5 minut, no to nie, to już wyjebane. Wtedy w te batony mam. Tak, w takim razie możemy przejść do ostatniego elementu tej randki, czyli do dotyku. No i z tą aktywnością zrobił się duży problem, bo ja wczoraj zdjęłam swoje paznokcie i chciałam coś wykombinować, żeby Karol nie wyczuł, że to nie ja jestem Werką. Teraz czas na 3-sekundowe zetknięcie dłoni z twoją żółtą randką. Czy jesteś gotowy? Okej, okay, dawaj, no. 3, 4. Teraz się złapaliśmy. I koniec. Tak niechętnie ta żółta randka chciała mi tą swoją rękę dać, tak uciekała, kurde, no czemu tak? No, ja to się chciałem złapać elegancko. No dobra. Ta ucieczka z rękami była bardzo dziwna, nie wiem dalej co o tym myśleć, ale mam pewien tip. Powiem wam już w studiu. Kochani, pamiętajcie, że jutro o godzinie 15 na kanale Ekipa będzie... No właśnie. Jedziecie. Która aktywność podobała ci się najbardziej? Wydaje mi się, że w takim naszym stylu, no to najbardziej chyba była ta żółta randka, czyli właśnie taki kocyk, tak jak mówiłem tam, że tylko piesków brakowało, żeby sobie, wiesz, biega. Czy oni w ten sposób próbują umieć oznaczanie reklam? A nie, to nawet jak masz swoje produkty, to oznaczasz reklamy. Widzisz? To nie jest tak. Że jak masz swoje, to ten. I to byłby taki super fajnie spędzony dzień. Jest akurat myślę, elegancko. Że przejdziemy już powoli do odsłonięcia kotar, żeby zobaczyć, co Werę czeka, jeśli odpowiesz źle tym razem. No właśnie. Proszę o odsunięcie kotar. Zobaczmy to. O Boże, co jest w tym balonie? Powietrze. Zrzucą na Werso w powietrze. Kurde. Co tam jest? Woda. Aha. Woda, ja pierdolę, kurwa mać, jakie tortury, brokat, woda. Nie wiem czy wiesz, ale jeżeli teraz znowu wybierzesz źle, to przegrywacie. Tak patrzę na to i bardzo bym chciał jednak wybrać dobrze. A poza tym walczycie o wakacje. Śmiać mi się chce, bo Boxdel się stresował, nie, że Freeze, Boże, co on wrzuci, kontent randkowy, o Boże, o Boże. A tutaj, kurwa, dotykanie za ręce. Przepierdolone. Wakacje, tak, też, to też tutaj naprawdę dużo znaczy. I teraz tak, już przechodząc do konkretnie randek. Mm-hmm. Myślę, że po raz kolejny jest jedna, którą jakby absolutnie mocne gówno, no, mocne. Całkowicie, tak mi się wydaje. Nie, no, ale wiadomo, no oni mają inną grupę docelową. Więc wiadomo, że to będzie tak soft. Że tam pytanie jakieś... Nie wiem, jak... Nie wiem. Jest to randka czerwona. Chciałem wymyślić takie mega soft pytania, ale nawet takich nie znam. Ona jakby odpada. Tutaj okay. Zadziały się rzeczy, które... No dziwne to było, wiesz, mieliśmy iść na ten fish pedicure, gdzie my w Tajlandii przecież gadaliśmy, że jakby absolutnie na to nie pójdziemy. Masaż, na który poszliśmy, był masażem stóp, a myślę, że Vera doskonale wie, że ja kocham Co myślisz o tym, że Filipek na Kingpin nie zawalczy? Już nic o tym nie myślę. A dlaczego miałby zawalczyć po raz kolejny? Ręce, więc myślę, że dla siebie mogłaby wziąć stopy, ale mi by na pewno chciała wziąć ręce, więc jakby to odpada. Słuchajcie, zostały dwie randki, żółta i pomarańczowa. Obie były naprawdę dobrze przygotowane i wydaje mi się, że osoba, która w poprzedniej rundzie mnie oszukała, kryje się właśnie gdzieś tu, bo naprawdę research był mega dobry. Ale czy jest coś w takim razie, co chociaż trochę przesądziło nad tym? I jeżeli tak, to co to jest? W pomarańczowej pasowało naprawdę wszystko, no absolutnie. Byliśmy w miejscu, gdzie tak naprawdę odbyłaś nasza pierwsza randka i zostało mi to też powiedziane na miejscu, więc to był ogromny plus. W kinie to że jakby pomarańczowa randka miała żelki, no to jest typowa Vera. Czy masz już jakieś informacje odnośnie FM19? Mam. Przekonała mnie też ta woda gazowana, jakby rozmiary w ogóle tych wszystkich przekąsek, że one były za... Chociaż w sumie nie.
zawsze największe, bo ja takie biorę, bo ja lubię dużo popcornu zjeść sobie po prostu w kinie. To naprawdę było... Dzięki Geralcie z Rivi. Perfekcyjnie przygotowane. Dobra, klikaj człowieku. Grą, która brzmi, że jej się pocą ręce. I w tych dwóch randkach spocone ręce miała tylko osoba, która kryła się pod kolorem pomarańczowym. Ale jest jeszcze coś... Wersow się pocą ręce? Co zobaczyłem na żółtej randce i wydaje mi się, że przekreśliło to, że mogła to być Vera. A mowa tutaj konkretnie o dwóch rzeczach. Sam wybór kolorów farbek to nie były delikatne kolory, tylko bardzo ostre. I oprócz tego jeszcze truskawkowa lemoniana, która tam leżała, to przeważyło i słuchajcie, wybieram randkę pomarańczową. Jest! Jak pięknie, jak pięknie. Oj, oj, oj. Myślałam już, że mi to spadnie na głowę. Te buziaczki, kurwa, jakie to jest zajebiste. Serio, byłam przekonana, że spadnie mi to na głowę. Jak ja usłyszałem od ciebie o żelkach, usłyszałem o widoczku, zobaczyłem, że jakby jeszcze twoje wilgotne ręce mnie w tym bardziej przekonały. Budzi słonko, jesteśmy w grze dalej. To, że odpowiedziałeś teraz dobrze, oznacza to, że mamy rundę dogrywkową. Karol, od tej rundy będzie zależało, czy przejdziecie z Werką próbę miłości. Oby. Oto co czeka Werkę, jeżeli nie uda wam się jej przejść. Okej, zobaczmy. Uwaga, uwaga, jest to wiadro pełne mąki. Wiadro pełne mąki.